Dzień dobry, cześć. Rozmawiamy o Siedlcach. Dzisiaj w podcaście rozmawiamy o bezpieczeństwie. Czy czujemy się bezpieczni w naszym mieście? Jakie są główne wyzwania związane z bezpieczeństwem naszego miasta? Jaka jest rola samorządu? Jakie są plany poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście? Jak poruszać się bezpiecznie po drogach, ścieżkach rowerowych czy chodnikach? I jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie w Siedlcach, to niewątpliwie osobą najlepiej zaznajomioną w tym temacie jest wieloletni policjant ruchu drogowego, obecny samorządowiec, radny miasta Siedlce, Janusz Cabaj. Witam Ciebie, Januszu. Witam Tomku, witam Państwa. Mam nadzieję, że większość z Was, jak spotkała Janusza, policjanta na swojej drodze, to spotkanie zakończyło się po prostu rozmową, upomnieniem, a nie wypełnieniem szczegółowym bloczka mandatowego, chociaż takie sytuacje na pewno też się zdarzały. Dzisiaj z Januszem porozmawiamy o bezpieczeństwie, o inicjatywach, które podejmują mieszkańcy, które mogą podejmować mieszkańcy, o inicjatywach związanych z bezpieczeństwem. Jedną z takich inicjatyw były inicjatywy zgłaszane przez radnego Janusza Cabaja, związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w naszym mieście. I moje pierwsze pytanie dotyczy tego, jak udało się zebrać odpowiednią liczbę głosów, zaangażować samych mieszkańców do tego projektu i jak wyglądał sam proces pozyskania tych pieniędzy z budżetu obywatelskiego. No, proszę Państwa, budżet obywatelski jest teraz bardzo takim na czasie w Siedlcach, bo z roku na rok składanych jest więcej wniosków przez mieszkańców. Mieszkańcy widzą potrzebę realizacji w swoim miejscu zamieszkania jakichś inwestycji, a ja podjąłem taką inwestycję no, w nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę Państwa, w ubiegłym roku ja analizowałem troszeczkę te zdarzenia drogowe z udziałem pieszych. 36 osób było uczestnikiem zdarzenia drogowego, a w tym 32 osoby na przejściach dla pieszych. I uznałem, że przeanalizowałem to na spokojnie i poddałem taki projekt obywatelski, gdzie mieszkańcy głosowali na te projekty, żeby doświetlić i dodatkowo oznakować przejścia dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli. No tak, w zasadzie każdego dnia czytamy w prasie, w mediach, że gdzieś na przejściu w okolicy szkoły dochodzi do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia z pieszym. Jakie są powody tych zdarzeń? Bo rozumiem, że często jest to oczywiście nieostrożność kierowcy, ale przede wszystkim też musimy zadbać o odpowiednią infrastrukturę. Obserwujemy, że chociażby na terenie gminy Siedlce, na drogach gminnych, na drodze krajowej, która przechodzi przez gminę Siedlce, widać, że powstają teraz bezpieczne, oświetlone, doświetlone, oznakowane przejścia dla pieszych, a cały czas w mieście jednak, no myślę, że borykamy się z tym, że po prostu już od godziny 16 w okresie zimowym pieszego na naszych przejściach kierowca nie widzi. Czy te projekty, które jakby zakłada budżet obywatelski, rozwiązują te problemy? Do końca nie rozwiązują, ale zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. To, że my doświetlimy przejście dla pieszych, dodatkowo oznakujemy, to jeszcze też jest ważne od samych pieszych, samych uczestników ruchu drogowego, bo naprawdę, proszę Państwa, od 2 lat zmieniły się przepisy, gdzie pieszy ma większe uprawnienia na drodze, ale nie zwalnia pieszego z obowiązku, że pieszy musi też zachować szczególną ostrożność, wchodząc na jezdnię. No i tu właśnie jest taki teraz apel, jeśli mogę zaapelować do uczestników ruchu drogowego, nie tylko pieszych, ale i kierujących pojazdami, że zwłaszcza taki okres jesienno-zimowy i wiosenny szybko zapada zmrok. I proszę Państwa, ważne jest mieć elementy odblaskowe tutaj do pieszych. Gdzie idziemy, bo obowiązkiem pieszego mieć elementy odblaskowe poza obszarem zabudowanym. Ale też apeluję i zachęcam nosić elementy odblaskowe w terenie zabudowanym, bo idąc pieszy, ma ciemne ubranie, kaptur założy i nie daj Boże jeszcze słucha sobie muzyki, wchodzi i on jest wyłączony z tego logicznego myślenia, że znajduje się na jezdni. Element odblaskowy, słuchajcie, nie jest on ciężki, ale naprawdę niejednemu już uratował życie i zdrowie.
Zwracajmy uwagę na to, proszę Państwa, aby być widocznym na drogach, na przejściach, aby, tak jak mówi nasz radny, używać takich elementów odblaskowych. One powodują to, że kierowcy już z większej odległości nas widzą i miejmy nadzieję, że ta statystyka wówczas znacznie się poprawi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych w naszym mieście, że to nie będzie 30 kilka osób, tak jak tak. wspomniałeś, tylko będzie to, miejmy nadzieję, że to będzie zero. Gdybyśmy mogli powiedzieć konkretnie, które przejścia z tego budżetu obywatelskiego będą poprawione, które przejścia będą bezpieczniejsze? Tak, po takiej analizie i rozmowie z dyrektorami szkół wybrałem 6 takich przejść dla pieszych. Pierwsze takie przejście dla pieszych, bardzo niebezpieczne, to jest na ulicy Brzeskiej, gdzie jest 2 pasy w jednym kierunku, przy zespole szkół ponadpodstawowych numer 5. Drugie przejście dla pieszych to będzie w rejonie przedszkola numer 17 na ulicy Wyszyńskiego. Tam było potrącenie mamy z dzieckiem. Trzecie przejście dla pieszych, proszę Państwa, to będzie przy drugim liceum ogólnokształcącym imieniem Świętej Królowej Jadwigi na ulicy Prusa. Czwarte będzie przy szkole ponadpodstawowej numer 4 Rolniku na ulicy Bema. I piąte będzie na ulicy Konarskiego przy Żółkiewskim. I 6 przy szkole numer 11, skrzyżowanie Czerwonego Krzyża i Rynkowej. Tego rodzaju projekty, Szanowni Państwo, są realizowane z budżetu obywatelskiego, na którym głosują mieszkańcy Siedlec. Chciałbym nawiązać do trochę takiego bardziej drastycznego przykładu, który dotknął i wstrząsnął całym miastem. 2 lata temu w Siedleckim Parku doszło do tragicznego pobicia ojca Maksymiliana i w wyniku odniesionych obrażeń ojciec Maksymilian niestety zmarł. To oczywiście tragedia, która nie powinna mieć zupełnie miejsca, ale takie sytuacje powodują, że po prostu boimy się wychodzić z domów, boimy się o własne zdrowie, o własne życie. I tutaj może takie pytanie, jakie środki miasto, samorząd podejmuje bądź powinien podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo publiczne, aby mieszkańcy w takich miejscach publicznych po prostu czuli się bezpieczni. Jak zostałem radnym, to ubolewałem nad tym i nad tym takim problemem, którym był, że pan prezydent Siedlec odszedł od takiego dobrego, sprawdzonego systemu, jakim było dodatkowe służby policji w naszym mieście. No tak, faktycznie za prezydenta Kudelskiego były dodatkowe patrole policji współfinansowane przez samorząd siedlecki. Dokładnie tak. I to było tak, że to były przeważnie patrole piesze i były w centrum miasta zlokalizowane i obowiązkowo patrol był w parku. Ja zawsze apelowałem, patrole są potrzebne i mówię tak, działania prewencyjne. Żeby i uczeń, który idzie do szkoły numer 1, szkoły podstawowej, i uczniowie do szkół ponadpodstawowych czuli się bezpiecznie. Drodzy Państwo, no i taka chwila refleksji. No może jakby ten patrol był w tym miejscu, to może ojciec Maksymilian byłby wśród nas. Oczywiście z jednej strony możemy postawić pieniądze, tak? Bo oczywiście takie patrole to jest jakiś dodatkowy wydatek dla budżetu miasta, ale z drugiej strony pytanie pozostawię jako retoryczne, czy powinno się oszczędzać na bezpieczeństwie. To chyba nie były aż takie wydatki, które uratowały budżet miasta, a które faktycznie działały i te patrole policji w wielu miejscach wówczas jeszcze kilka lat temu się pokazywały. Ta rola policjantów, ona nie jest rolą jakby odstraszającą potencjalnych złodziei czy złoczyńców, ale jest to rola prewencyjna. Policjanci są od tego, żeby pomagać, żeby byli po prostu widoczni, przy nich się nasi mieszkańcy czują bezpieczniej. Wspomnieliśmy o tym, że samorząd zrezygnował z tych dodatkowych
patroli, ale jest jeszcze w Siedlcach funkcjonuje lepiej lub gorzej rozwinięty system monitoringu. Jak to wygląda na dzisiaj? Jak ta sytuacja z monitoringiem wygląda w naszym mieście? Tomku, powiem tak. Jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście. Oddelegowany jestem przez Radę Miasta. Dziękuję radnym za zaufanie. I jak zlikwidowane zostały te służby dodatkowe, to ja cały czas apelowałem do pana prezydenta, panie prezydencie, coś w zamian dla mieszkańców, coś w zamian trzeba zrobić, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w naszym mieście. I zostały zakupione 48 kamer. Bardzo mało, bo zdecydowane miasta mniejsze w tej naszym terenie, ja sprawdzałem i pytałem się i dzwoniłem, mają zdecydowanie więcej kamer w mieście. Ale na początek niech już by to było. Ale tutaj ubolewam nad tym, że kamery, które zostały kupione 3 lata temu, nie pracują wszystkie jeszcze na terenie miasta, tylko zalegają w magazynie Urzędu Miasta. Co nad czym ubolewam i ja cały czas od pana prezydenta mówię, panie prezydencie, kamera, która leży w magazynie na półce, nie poprawia nam poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. I cały czas apeluję, żeby te kamery wszystkie były zamontowane, zwłaszcza centrum miasta, duże parkingi, gdzie tam stoi mienie naszych mieszkańców i drogi wylotowe z miasta. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i dla mnie jest to najważniejsze, proszę państwa. Czyli, proszę państwa, mamy kamery w naszym mieście, tylko niestety zalegają one na półkach i czekają na powieszenie. Zapewne też to się wiąże z pewnymi kosztami, ale jak powiedzieliśmy wcześniej, no, trudno oszczędzać na bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Zawsze powtarzam, bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo ja, drodzy państwo, ja widziałem wiele nieszczęść na drodze. I tutaj my jako samorząd, ja do pana prezydenta, pan prezydent jako zarządca dróg w mieście, nie to, że chcę, ma obowiązek. I my wspieramy pana prezydenta, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby ulice w naszym mieście były przejezdne, nie jak ser szwajcarski, że omija salonem. I to powoduje już zagrożenie dla kierujących pojazdem. Tu jest obowiązek samorządu, proszę prezydenta, że drogi w naszym mieście powinny być przejezdne, odśnieżone i w dobrym stanie, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego przejechał i od punktu A do punktu B bezpiecznie. Co planujesz, co udało się zrealizować, co złożyłeś do budżetu do realizacji na przyszły rok? Jakby przed nami, przed naszym miastem dyskusja za chwilę na temat kształtu budżetu, na temat kształtu załącznika inwestycyjnego na przyszły rok. Jakiego rodzaju inwestycje twoi mieszkańcy zgłaszali, a ty przekazałeś je dalej do budżetu na 2024 rok? No stop, odbieram telefony. To jest takie, już wiem, telefon dzwoni, to mieszkańcy, wyrwa jezdni, dziura w jezdni, no stop telefony, że przejścia dla pieszych są niewidoczne. Ale ja państwu obiecuję, od razu wykonuję telefon i przekazuję na bieżąco te sprawy, żeby to już te łaty, czy tam te wyrwy łatać. Proszę państwa, bo to jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. To jest dla mnie najważniejsze. I ja przez tyle już lat, będąc radnym, składam wnioski. Składam wnioski, bo widzę, że najwięcej telefonów i w rozmowach z mieszkańcami są ulice. Ulice, ulice i ulice. Floriańska. Ulica Narutowicza, gdzie mieszkańcy wpłacili pieniądze i oczekują naprawy tej ulicy. I naprawdę, bo tutaj mieszkańcy, gdzie wpłacili pieniądze i czekają, gdzie pracowali w kosztach i czekają na naprawę nawierzchni jezdni albo budowę w ogóle ulicy, to jest dla mnie najważniejsze. I tutaj na Nowych Siedlcach ulica Dąbrowskiego, Narutowicza, no to są takie ulice, gdzie trzeba zrobić już, natychmiast, bo tam naprawdę się nie da jeździć i ci mieszkańcy muszą jakoś tam funkcjonować. To nie będzie taka sytuacja, że też kilka osób oglądających podcast powie, o, to ten facet, który mi dał 200 zł mandatu na obwodnicę. Zdarzają ci się takie sytuacje? Nie. Jeśli już, to mówi, a proszę pana, ja tak, kiedyś pan tam mnie ukarał mandatem, nie, ale słusznie, i mówię, i ja od tego momentu, zwłaszcza na tej ulicy, jeżdżę bardzo wolno. O, super. A pamiętasz jakieś takie zabawne historie z twojej pracy w drogówce?
Moją taką ulubioną cyfrą jest piątka. I kiedyś w nocy mieliśmy patrol na ulicy Sokołowskiej. No i stoimy i ja do kolegi mówię, co piąty samochód będzie kontrolowany. Zatrzymuje, piąty jedzie. Proszę pana, my jedziemy karmić małego synka, mamy tutaj u teściów na ulicy Sokołowskiej. Okej, okay. Państwo pojechali. Mówię, teraz to zmienię kierunek, od miasta będę odebrał samochody. I też co piątego. I ci państwo, ja to zatrzymuję i mówię tak, proszę pana, ale kontrolujecie wszystkich. A ci państwo jechali piątym samochodem od Chodowa i piątym od miasta. Tak, śmiech. Bądźmy, proszę państwa, bezpieczni nie tylko na święta. Ja czuję się bezpiecznie i mając takiego przedstawiciela w Radzie Miasta, który, jak sami państwo widzą, skutecznie rozwiązuje problemy związane z bezpieczeństwem na siedleckich ulicach. Bardzo ci, Janusz, dziękuję za tą rozmowę.